Siemaneczko, Grechaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek w cyklu turnieje rycerskie Hearthstone. Tym razem turniej będzie grany przez dwóch użytkowników Twitch czatu X Leksuwani i mój subskrybent Pawerku. Oczywiście chłopaki potwierdzają hashtag honor, że nie podglądają na streamie, bo teraz to się dzieje na live, więc ty również możesz wziąć udział w takim turnieju. Zapraszam, często się one dzieją, bowiem zasubskrybował nowy subskrybent i na jego cześć chłopaki walczą. Mianowicie dziękuję z tego miejsca Minolisowi za to, że zdecydował się wspierać mój kanał. Mam nadzieję, że co miesiąc. Leksuwani zaczyna od swojej jedyneczki, to jest tempo mage raczej. Mamy w chwili obecnej początek sezonu. Paver na randze 15, mamy dokładnie dzisiaj 5 października. X Leksuwani zaś ranga 17. Hunter ewidentnie z rodzaju jakichś defratlowatych. Corpse Widow, ciekawe, taki midrange pewnie. Zaś u maga... Wszystko co mam to gram mage. A polimorfia mnie trochę tutaj dziwi, ale może to by równie dobrze być tempo. Tempo mage z polimorfią po prostu. Czyli taki tempo na sekretach, czwarta tura typiara 4-3, dodajemy sekret i walczymy dalej. Dobra, ewidentnie Divine Shield to nie jest to czego on szukał. Chciał +1/+1, ewentualnie +3 do ataku. Mamy Antonidasa, który może wskazywać nadal na tempo Mage'a. Mirror Entity jak najbardziej spoko. Nie czyści co prawda boardu z bestii, ale trzecia tura to jest Animal Companion, który raczej obejdzie to Mirror Entity w piękny sposób, żeby później Handmaster zamienił się w Handmastera po drugiej stronie. Czy Power zagra wokół tego sekretu? Z drugiej strony jakby zagrał Kindly Grandmother, nie, tutaj jest Animal Companion, bez zastanowienia. Nawet jeżeli miałby wyłapać Counterspella, to i tak to będzie dobre zagranie w manę. Mamy jakiegoś fana Yoxarona. Niestety ta karta już tyle naszkodziła Hearthstone'owi, że hej, Blizzard nadal nie widzi problemu. Bawią się dalej i liczą tylko dolarki. A po tym jak Yoxaron przez pół roku wygrywał turnieje i mając mistrza świata w drużynie, Ostkakę, Navi decyduje się nie wspierać gry, jaką jest Hearthstone, gry e-sportowej, to nagle nic nie zauważył Blizzard i nadal ten błąd popełnia, ale spoko. Yoxaron dostał swojego nerfa po pół roku, ja nie zapomnę. Smutne to, ale prawdziwe, wielki błąd ze strony Blizzarda. Więc teraz już tego Yoxarona mamy mniej, turniejów już nie wygrywa. Jedyne co to może powkurzać. Froxaron, yes indeed. Handmaster do 4-3, do 4-4-6-6 i też zrobi kolejnego 4-3. Ja sądzę, że tutaj trade powinien być wykonany bez żadnego zastanowienia. I tak też czyni Power. Kontrolne place'y. Dobrze to było zrobione, akurat Polimorfia tutaj mogłaby odpowiedzieć taką przekokrzoną jednostkę. Tu jest bezpośrednio trade. No, czekamy aż Leksuwani dojdzie do late game'u, bo nie oszukujmy się, dobrał deck od tyłu. 7 i 10 tura to raczej są jego karty ostatnie w deku, dodatkowo kolejna 7. Pewnie liczył tutaj na jakieś early game, ale gra zdecydowała, że spłata mu figla i zagra inaczej. A teraz Corpse Widow do podwójnego Kindly Grandmother. Cóż za tempo swing. Oh my god, Power wychodzi na prowadzenie, ale wiemy o tym, że jest tam Polimorfia, jak również Flamestrike, ale czy on dożyje do tego Flamestrike'a? Tutaj bym raczej też nie tradeował. Wszystko face. What? Cold Light Oracle? Czyżby w deku u niego był kurator na 7 turę, który wyjmuje Murloka, bestię, ewentualnie jeszcze smoka? Nie rozumiem tego orakla. A może to jest jakiś Highlander Mage po jednej sztuce wszystkiego? Albo Exodia bez questa na pierwszą rękę. Z Yoxaronem. Dobra, już nie dochodźmy do tego, cóż to za deck. Dowiemy się już niebawem, w następnym odcinku. No dobra. Leksuwani niewątpliwie mógłby się pocieszyć, mógłby się podzielić tutaj swoją decklistą w opisie tego, w komentarzu pod tym filmikiem. Ciekawe czy tak uczyni. Zobaczymy za jakieś pewnie... Dla widzów na live za półtorej tygodnia, a dla widzów na YouTubie pewnie już macie ten komentarz na dole. Dobra, zobaczymy co tu się dalej dzieje. Paver walczy dzielnie. Ja uważam, że teraz zrobił mały misplay. Według mnie powinien iść już all face i używać Hero Power jak najczęściej.
Jest to kluczowe wręcz. Nie traduj tej jedyneczki. Dokładnie. Po prostu jego hero power jest teraz jego win condition. No, Leksuwani na pewno płacze nad tym, że Volcanic Potion nie pojawiło się wcześniej. Tutaj pozostaje mu trade i rzucenie Flame Strike'a. Chyba nie. Trade i Volcanic Potion. A dopiero później, ewentualnie Cold Light Oracle. Nie zgodzę się z tym zagraniem. Tu ewidentnie jest misplay. Trade, Volcanic Potion, zostaje tylko czwórka w boardzie. Ewentualnie wtedy może dograć Cold Light Oracle. A tak to zabił sobie jednostkę, którą przed leczką zagrał. Paweł, jeżeli liczył jego kart, to wie, że jego przeciwnik tego nie dobrał. Bonemer jest jak najbardziej valuable w tej turze. Duży target, soczyste place, soczyste 8 na twarz. I już jest w zasięgu skill commanda plus hero power, ewentualnie Eagle Hornbow. Jakby zczyścił mu cały board bez założenia ice blocka, no to kill command, Eagle Hornbow i hero power. Na szczęście nie doczekacie się, moi widzowie, zagrania tej gówno karty, która według mnie nigdy nie powinna mieć miejsca w szanującej siebie karciance. To jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć w karciankach. Wrzucenie karty, która może przegrany pojedynek nagle wygrać. I tylko jedna karta. Nie. Cieszę się bardzo, że tak się to zakończyło i Yogg-Saron nie został rzucony, więc w tym wypadku Paweł wygrywa. Wiem, że lubicie Yogg-Sarona, bla bla bla, fajnie i wesoło. Nie. Jako doświadczony karciarz mówię jeszcze raz, nie. Dzięki śliczne za oglądanie. Turniej rycerski na cześć Minolisa wygrywa Paweł. Wielkie, wielkie gratulacje. A ty, jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim turnieju, śmiało odnajduj mnie na live'ie na Twitchu, twitch.tv/agravain. Oczywiście polecam również zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczek, łapeczkę w górę i komentarz również do tego odcinka, mile widziany. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!